Ja jestem za tym, żeby była ta wolna Wigilia. Uważam, że to jest bardzo tradycyjne święto, bardzo rodzinne i jeżeli jest powszechna potrzeba, żeby takie święto było, to właśnie to święto jako wolne chyba jest czymś najbardziej naturalnym. Natomiast odpowiedzialność za polską gospodarkę, za nasz rozwój jest taki, że ja mówię, nie może być tak, żebyśmy przestali pracować. My musimy dalej pracować, w związku z tym znajdźmy takie święto, które nie jest tak tradycyjne, nie jest tak ważne i myślę, że będzie tutaj zgoda Polaków, żeby jedno zastąpić drugim. Inną rzeczą już jest samo procedowanie tej zmiany legislacyjnej i czy to się uda w takim szybkim tempie zrobić, nie wiem. Obiecywaliśmy jako koalicja, że nie będziemy stanowić prawa na kolanie i tego absolutnie należy się trzymać i nie będziemy też zaskakiwać przedsiębiorców, nie będziemy wszelkich interesariuszy zaskakiwać nagłymi zmianami.